Szymon, chyba sobie nie mogłeś wymarzyć lepszego debiutu w roli kapitana z opaską kapitańską na ręku. Najważniejsze to, że zdobyliśmy 3 punkty. Cała drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze. Każdy dał z siebie maksa na boisku, to było widać. Zrobiliśmy to, co na treningach, każdy pracował jeden za drugiego i cieszą 3 punkty. Cieszę się, że zdobyłem bramki, ale nieważne kto strzela, ważne, żebyśmy wygrywali i dopisywali kolejne punkty, bo takich wiemy są nam potrzebne. Jeśli chodzi o bramki, to rzeczywiście sytuacji było dużo, mogłeś tych goli zdobyć znacznie więcej. Tak, miałem jeszcze tak naprawdę 2 dobre sytuacje, ale najważniejsze, tak jak powiedziałem, jest zwycięstwo. Nie można być zakłonnym, aby w następnych meczach też tak wpadało i obyśmy prezentowali się równie dobrze jak dziś. Trener Iwanauskas na pomeczowej konferencji mówił o tobie, odpowiadając na pytanie dziennikarzy, że potrzebuje lidera na boisku i w szatni i bardzo się cieszy, że zdałeś ten egzamin. Tak, to bardzo miło. No, tak jak powiedziałem, najważniejsza jest drużyna i ja się będę starał pomóc jak najlepiej i potrafię, ale liderem powinien być cały zespół. Można mieć opaskę, można być kapitanem, można pomagać, ale jest nas tylu, każdy może w każdej chwili wziąć odpowiedzialność na siebie i tak samo pomóc koledze, pomóc drużynie. Po to nas jest tylu, żeby każdy mógł być tym liderem. Nowy trener, nowy sposób gry. Na pewno zagraliście inaczej niż za poprzednika, niż za trenera Dudka. Ciężko powiedzieć, czy zagraliśmy inaczej, bo ciężko zmienić cokolwiek w 5 dni. Na pewno zagraliśmy bardziej agresywnie, więcej walki, było więcej zaangażowania, tak to się wydawało. Po prostu przenieśliśmy, tak jak pracowaliśmy na treningu, przenieśliśmy to co na mecz. Na pewno jeszcze dużo jest do poprawienia, na pewno jeszcze trener, nie jest to drużyna trenera, pewnie jeszcze dużo jest mankamentów i taktycznych, ale dzisiaj zaangażowanie i wola walki wystarczyła na to, żeby zdobyć 3 punkty. Ten duch walki z meczu z Miedzią zostanie przeniesiony na mecz z krakowską Wisłą? No tego byśmy sobie życzyli i tak powinno być. No, trener wymaga tego na treningach i my musimy przenieść to samo na mecz.